Heroes of Warcraft. Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Kacperski, a to jest kolejny odcinek z Deczków w Hearthstone'ie. Dzisiaj zagramy sobie deczkiem, który, Boże, jak się męczyłem, żeby cokolwiek złożyć. Uwierzcie mi, moja talia, znaczy moja... Mój zestaw kart niestety przestaje być optymalny. I próbowałem ze 4 deki złożyć i każdy mi coś brakowało. Złożyłem w końcu sobie Agro Paladyna na Divine Shieldach. Nie mam pojęcia, czy to będzie działało w ogóle. Nie miałem czasu nawet przetestować, wiecie, robię to tak na szybko, że nawet nie mam czasu przetestować. Zobaczymy, no mam nadzieję, że nie przegram wszystkich gier. Ogólnie na czym polega deck? Deck polega na tym, że mamy w cholerę Divine Shieldów. O tak, tak na krótko. Tu mamy Divine Shieldy, tu daje nam Divine Shieldy, to nam daje Divine Shieldy, to nam daje bonusy do Divine Shieldów, to nam dobiera karty, to nam daje Divine Shielda. To nam daje Divine Shielda, to ma Divine Shielda, to zużywa Divine Shieldy i się cholernie buffuje. To jest jakiś tam pomoc w removalu, tak? Oczywiście True Silvery i to buffy, no to tam wiadomo do czego, tak? To po prostu removal to jest do zbuffowania kreatur, których mamy bardzo dużo małych, więc podbuffowanie ich jest bardzo dobre. Konsekracja to jest połączenie z Equality, tak na szybko. Gdzie jest Equality? Równość. Czasami zapominam, jak się nazywa po polsku. Równość i konsekracja, tak, wiadomo, to jest clear na cały stół. Oczywiście, jeśli nie ma żadnych Divine Shieldów, a jeśli są Divine Shieldy, to rzucamy to. Strażniczka Uldamanu, to też są odpowiedź na jakieś duże kreatury, które można sobie zmienić w 3x3. Ewentualnie zmienić nasze 1x1 w 3x3 Divine Shieldem, albo 2x1 w 3x3, 2x1 w 3x3 można zmienić. Tu wszystko, te małe kreatury, tutaj jak przy Zwiem Urloka 1x1 można w 3x3 zmienić bez problemu. No szkurde, naprawdę. Przepraszam was, za oknem mi. Mam otwarte okno, bo chcę wietrzyć trochę w pokoju, bo ostatnio było gorąco, teraz się troszkę schłodziło, żeby to mi się tu wietrzyło. I coś tam mi, kurde, będą oczywiście jeździć. I razem przeciw ciemności. O kurde. Przyzywa 5 tych srebrnych dłoni. Rekrutów i no do buffowania oczywiście. I tak to wygląda. Ogólnie to jest agresywny deck, będziemy wystawiać jak najwięcej, ile się tylko da. I zobaczymy, może podziała. Jesteśmy na niskich rangach, mamy dużą szansę. Niedawno się zaczął sezon, ja jakichś specjalnych rang nie wbijałem, więc może będzie... Może jakoś to pójdzie. Miejmy nadzieję. Lecimy z giereczką. Dobrego, mam nadzieję, że dobry deck wybrałem. Ale chyba dobry, bo to był ten, a mi tu już jakieś muchy. Kurde, jak mi dzisiaj rano mucha wkurzała. Ja sobie śpię, a tam mi kurde lata i mi kurde siada na mnie i kurde... Łaskocze. No, mucha. Sio! Mój młot płonie świętym ogniem. Mój młot płonie świętym ogniem. Taki, wiecie, sposób na podryw, na... Ja niczego się nie boję. Gotowe. Mówisz do laski, gdy cię widzę, mój młot płonie świętym ogniem. Dobra, nie, to było głupie, sorry. Sorry, ale tak jakoś mi się głupio skojarzyło, no. No nie! O ty brzydalu! No kurde! Serio? Dobra, nieważne. Czekam na rozkaz. I zrobimy sobie tak. I mamy dupka 1x1 z Divine Shieldem. Mega. Widzę, że trafiliśmy na deck, który też wystawia dużo małych kreatur. Będzie ciekawie. Będziemy się prali po mordach małymi kreaturami. Ten mi oczywiście tym walnie w twarz. Co żeś tam wyczarował? Halo.
On wyciąga za 3, czyli na następną turę będzie coś miał. Fajnie jakby mi przyszły jakieś kreatury do wystawiania. No, ewentualnie. Może być i to. Pobudujemy sobie stół, bo to będzie ważne tutaj. Przeciwko takiemu deckowi. Znaczy takie mam wrażenie, że to będzie ważne. No nie, to sobie zostawimy na jakieś combo. Tylko zastanawiam się, czy teraz zbufować coś. To wtedy mi da... Tak, bo jak nie zbufuję, jak użyję tego, to zabiję jedno i będę miał pusty stół. Aha. Tylko, że wtedy to też będzie źle. Tak, mogę mu wyczyścić stół i mieć True Silvera. Nie, to ja zrobię tak. No dobra. No i mamy czysty stół, ten to... No i tego mamy w ręce. O, jeśli on tylko to wostawi, to jest dla nas mega. Aha, bo on się zużył. No tak, no to kur... No, no nie! Halo, ale dobra, może być. Czekam na rozkaz. No i wstrzymam się. Nie będę mi nic mu tu zabijał, bo... O kurde, a jakbym teraz rzucił to? To bym miał 5 dupków z Divine Shieldem. O nie! O nie! A, już myślałem. Halo! Co za Janusz? Co za Janusz w ogóle? Czy do ataku i Divine Shielda mogę mu dać jeszcze. I to. To najpierw zrobimy tak. Później zrobimy tak. Do walki! Mamy 5-2. Wolę sobie to wyczyścić, bo on będzie bufował. Wystawi mi drugi ten totem. O, ty pindo. Dla mnie rybkę? A ja jeszcze cię tą żabą rozwalę, kolego. Ciekawe, czy to daje cały czas. Miał krzyk bojowy. No niestety. No niestety. Dobra, co my tu mamy? Mamy to. Boom. W sumie to mogłem inaczej to jeszcze zrobić. Sobie dobrać karty. Ile dobiorę? 2. To nie. To jeszcze poczekamy, spróbujemy się powyrzucać z kart więcej. Zobaczymy, co on tam będzie miał. Pająki. Tu robić. O, a to się klika jak... Dobra. Boom. Boom, boom. No halo. A, witaj. Wake up. Basaroskul. Basaroskulu. No to chyba gość się poddał. Oczywiście. Nie będę rzucał... Mógłbym rzucić to i on będzie 6 na 6.
Tak zrobimy. O kurde. Nie na mojej warcie. To walki. Szan do walki. Gotowe. Bijemy. Chwała Sindorei. Obudził się. No popatrzcie. What the hell? No dwie legendy dostała, to co? Żeś akurat... Tako żeś dostał to... No chyba cię coś boli. To walki! Ja niczego się nie boję. Oprócz myszy. Chroń mnie światłość. Chodź mi walcz, robaku! Ruszam do walki. No i teraz celuj sobie tym swoim Ragnarosem teraz. Celuj. Zapraszam. Się kurde obudził. E? No to dowalił legendami teraz. No kurwa! No co jest, no bez jaj, no... No kurde, no jaja sobie robicie, no shit! No serio, no kurde, to są jakieś jaja śm... Czekam na rozkaz. O to chodzi? Szkoda gadać. Ile to przyzywa? 5. Nie ma sensu. Nie, no to było bez... No bez jaj, kurde. Z 5 kreatur trafił mi 6 na 6, no. Siedem celów, trafił mi 6 na 6 kreaturę. No kurde, no bez... Żartów. I teraz mi trafi tą przecież, prawda? Aha. Aha, i z Hero Power dostał tanka. I z tego dostał tanka. Co to kurde jest? Co to jest za gra? To jest bez... Jaj, no. Czekam na rozkaz. Coś tu sobie kurde jaja robi, no. Serio? Ja pieprzę, no kurde. I dostał akurat 4 tanków, jak ja już mogę zabić, i mogłem bez problemu zabić Ragnar. Aha. Nie no, bez komentarza, kurde. Bez komentarza, ta gra. Equality i konsekracja? Albo samo equality? To. To może sobie wsadzić w dupę, tak naprawdę. Czekam na rozkaz. To walki!
gotowe? Nie no, już to jest przegrane. No ja pierniczę, no serio! Jao! No musiałbym teraz dobrać Equality i Konsekrację, a nawet jak dobiorę ten... No i co, i mam walnąć teraz w... szkoda gadać o czymkolwiek. No i co ja tu mam zrobić, no? Mogę zmienić to na przykład 3 na 3 i zabić mu to. To i tak już mnie nie ratuje w żaden sposób. To mi się strajduje, to mi się strajduje i za 8 dostanę w twarz, plus za 5. To jest przegrane w tym momencie. Nie, to nie było dobre zagranie. To był twój pieprzony fart. Już byś dawno nie żył. Gdyby mi po pierwsze Ragnaros nie zabił, ten później gdyby nie rzucił nagle 5 tanków, mu się nagle znalazło, nie wiadomo skąd. Trafił w Hero Powerze, trafił w tym tanka, w losowaniu z robaka tanka. Jeszcze jak zmienił kreaturę do góry o 1, to mu się tank wylosował. No po prostu... O! I w ogóle przecież to nie zmienia tamten czar, który wszystkie kreatury zmienia w górę o 1. Nie zmienia zawsze w legendy. A on raz zmienił dwie w legendy, następnym razem znowu zmienił dwie w legendy. What? To było kurde... No to nie, no nie dało się tego wygrać, nie wiem co ja bym musiał. Najpierw wylosował dwie legendy i później jeszcze je powiększył do kolejnych dwóch legend. Do Ragnarosa i do Tyriona, no kurde, to było... What the fuck, mindfuck jakiś. Ha. O matko. Nie było szans. To był taki farciarska gra, że kurde... Tam gość musiał, nie wiem, skakać ze szczęścia, jak mu się coś takiego trafiło. To jest jakaś masakra. Tak, czyścimy paladynowi, bo paladynowi należy czyścić stół. Czekam na rozkaz. Ja niczego się nie boję. Oprócz myszy. Ja niczego się nie boję. Czekam na rozkaz. Ruszam do walki. Czyścimy, bo jakieś buffy do niego czy coś i... I jest koniec. Z nami. Szkoda, bo jakbym to wystawił, to już by wszystkie mogły dostać po Divine Shieldzie, ale... Czekam na rozkaz. Co to za paladyn? Znaczy, no, co to za paladyn? Jeszcze się zdziwię. By tak tankowi dorzucić. Oto. Jeszcze spróbuję. Mogłem to zrobić odwrotnie, prawda? No dobra, to był misplay. Mogłem najpierw zrobić, zobaczyć komu doda buffa. Później rzucić na to Divine Shielda. Chociaż tak nie jest źle, nie? W sumie ten... Bo nie wiem, czym go w czwartej turze musiałby zabić. W czwartej może wystawić True Silvera, ale to True Silver go nie zabija. A to nawet lepiej, bo jak nie rzuciłem na tak, to bym i Divine Shielda stracił i tego, a tak to mam chociaż Divine Shielda. Dobrze. Czyli nie jest najgorzej. Mogę sobie teraz za 5 rzucić to. Wracajcie do domu. I to. Bardzo mnie to cieszy. Czy ja chcę tracić kreaturę? Nie chcę tracić kreatury. Tak zrobimy. Nukens. Teraz mamy tanka z Divine Shieldem. On może mieć konsekrację, co by było nieprzyjemne. Znaczy, konsekracja nam zabija 3 kreatury, te 3.
to wcale nie jest takie najgorsze w tym momencie. Bo ja sobie w tym momencie dorzucę sobie to na nią. Dorzucę sobie to. On tam se nazbierał kart. Dzień dobry panu. Ależ jak mi przyjemnie tutaj pana poznać. 7 HP. No chyba, że on tam ma jakiegoś Reno, ale to... Przestrzegaj zasad! Serio? Myślisz, że to cię uratuje? No chance. Zajął mam to sobie, dobra? No. Nikt nie pozna naszych tajemnic. Chodź tu i walcz, robaku! Wracaj! Dobre, żarłaka! Pewnie, że dobre. Tak się gra tym deckiem. No tamten gość miał, kurde, farta jak... 150. Uła, ale to była w ogóle długa bitwa. I mam tutaj... Dobra, to jeszcze lecimy dalej. Wrócimy sobie jeszcze jedną. Myślę, że tylko jedną, nie będę przedłużał. Bo dzisiaj muszę to jeszcze zmontować i wrzucić, żeby na 20 było. Jest 14 w tym momencie, jak widzicie. A z moim aktualnym internetem to nie zawsze się uda. Bo jeszcze się musi przerenderować pół godziny. Znaczy, no tyle się... Mi się renderuje zawsze tyle, ile trwa film. Standard 20 parę minut pewnie. Liadrin kontra Valera. Zobaczymy, jak to się będzie z Valerą. Młot płonie świętym ogniem. Tak, dokładnie. Świętym ogniem mu płonie. Tam. Lecimy. Tam. Smurfy. Lecimy ze smurfami. Jestem smurfem na niskich rangach teraz. Dipalme. Dobra. Okidoki. To sobie zostawimy, bo to jest fajne. Gdybym dostał tą babkę z Divine Shieldem, znaczy ta, która daje Divine Shieldy, to sobie można by to zbuffować, rzucić później tego. Ok. Zbił mi Divine Shielda, ja sobie rzucę to. Chcę sobie to dorzucić? Nie. Zobaczymy, bo mogę, może jakby przyszła babka w następnej, to mógłbym rzucić sobie babkę plus coś za jeden. Strzelimy sobie w rakietę. Proszę bardzo. Okej. Ma niestety dwa tylko. No dobrze, pomyślmy, jak to najlepiej zrobić. Mam za trójkę tego i mam tego za jedynkę. Mógłbym sobie z tym obie wystawić kreatury. I zrobić tak, że zbufuję sobie tą. Ruszam do walki. Plus dorzucę sobie to i to. Ok. No pytanie teraz, czy nie ma tych takiego, wiecie, rzucania sztylecikami i dobierania, jak to się nazywa tam. Nigdy nie pamiętam. A tym mi mogłaby poczyścić stół nieźle. Też ostatnio ci...
Rogale nie grają AOE za bardzo. I się im tam w deku... Dziękuję. Pierwsze im się nie opłaca w deku, po drugie... A, to jest takie coś. Cztery, pięć. Kurde, no niedobrze. Niedobrze pod tym względem, że mogę co prawda go zabić. To zrobimy inaczej. Wistawio. Zrobimy tak, po prostu. Nie, bo mi się nie opłacało zabijać takiej dużej kreatury. Wolałem nie zostawiać gości z 1 HP na stole. Wolałem się zostawić dużą kreaturę. Co prawda on może mi teraz robić jakieś... Tyle możliwości. Bo akurat Roach ma duże możliwości. No właśnie. Roach ma duże możliwości do zabicia jednej dużej kreatury. Czy dużej, no powiedzmy, że 6-5 to jest taka średnio duża na piątą turę. Na piątą to może mieć robu, ale jakby miał, to już by użył. A widzę, że nie ma. Chyba. No. Mroziciel. Na siódmą turę? Jak myślicie? Ja niczego się nie boję. No ja myślę, że jak najbardziej na siódmą turę. Jeszcze dwie tury i będę miał combo. Pięć kreatur, jeden na jeden z Divine Shieldem. No on się teraz musi albo strajdować. Najlepiej będzie mu się strajdować, no. I działać coś z tymi gówniakami. Tak sobie myślę. Przydałby się już dobieranie kart mi, bo zaczyna mi się robić mało kart niestety. Póki mi się robi właśnie mało kart, to... To warto by było to dobrać, bo jak... No. No, myśliciel, pani myśliciel, dawaj tu. Halo. Ach, witaj. Wake up. Kurde, no znowu. No. No. Zaraz dokonać wyboru. Tyle możliwości. Aha. Czyli jednak... Root harder. No ale zużyła na niego dwa Eviscerate'y. No jaja, co robicie? Wracajcie do domów. Czekam na rozkaz. O to chodzi? Pomścij mnie! Nie mogło dać na tego trzy, co? Do walki! Gotowe. Ki? Załatwię go na cacę. What? Dziękuję. Okej. Okay. Dałoby się coś. Wracajcie do domów. O tak. Czekam na rozkaz. Do walki. Do walki. Gotowe. No. Zobaczmy. Ta lila wygląda na wiążącą prawnie.
Hej! Z takich. No, ale... No, to mi się podoba. Niedobrze, że się bez... Kurde, wyrzuciła ze wszystkich kart. Serio? Boska łaska teraz. Ale to nic, to nic, to nic. Spróbujemy to potrajdować tyle, ile się da. Następnie wyrzucimy... I potrajdować to, co się da. Nie ma sensu chyba w tej turze używać. Czekam na rozkaz. No bo dobierzmy dwie karty, bo już może nie być okazji. Wracaj. Dobra, teraz przyszło dobre karty przyszły. Dwa buffy, więc jest bardzo dobrze. Nawet jeśli on się wytrejduje tym, tylko że i tak nie zginie mu ten trolek w tej turze, choćby nie wiem co zrobił. To mu ten ziomek nie... Chociaż znaczy ja mógłbym go zabić, tylko nie ma sensu chyba. Tego 5 na 5 to się załatwimy tym. Ups. Aha. Hej! Tylko że kurde, będzie Ragnaros żył. Ile on wyszedł? Chwała Sindorei! Dzień dobry panu. Do walki! Do walki! Do walki! Do walki! Czekam na rozkaz. Pytanie, czy on ma jak usunąć mojego Sindoreja. Piętnaście na piętnaście. Hej! No i co? No nie mów, że ma, bo kurde się zdenerwuje. Nie może mieć. Jakby Ragnaros w niego walnął, to bym tą grę rzucił w cholerę. Jak go trafi Ragnaros, to ja rzucę tą grę w cholerę po prostu. Kurwa mać, wypierdalajcie! Nie, no nie ma takiej... Czekajcie, ale zaraz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Kurwa mać... Nie, no to jest... Co to jest, no? Co za... No niemożliwe, no do kury... Wynędzy... Nie, kurwa nie. Czekam na rozkaz. Do walki. Jebać to, kurwa, jebać to. Do walki. Do walki.
Weźmy to kurestwo. 5. 6 mam. Nie wiem, co on tam ma na łapie. Nie, no bez jaj, no sorry. Co to jest tym Ragnarosem? No kurde, no drugi raz w tej grze dzisiaj, no co? Jak teraz trafi Ragnaros we mnie w twarz, to chyba... jego chyba pogrzało. Jak Ragnaros trafi mi w twarz... No. Ha! Jezu, jak dobrze! No, nareszcie! O, fuck! Co to było? Ile ta gra trwała? Ja pierniczę. Wow. Dobra, ja wam na dzisiaj bardzo dziękuję. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie. Cześć.